wiecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedy weź nas, ukradł najlepszy czas. Wczoraj po raz pierwszy w historii Trybunału Konstytucyjnego troje sędziów, Julia Przyłębska, Zbigniew Jędrzejewski i Piotr Pszczółkowski, zdecydowali się na zerwanie kworum składu orzekającego. Sędziowie odmówili orzekania w składzie naruszającym konstytucję i ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał w pełnym składzie miał rozpatrywać ustawę związaną z wyborem prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie podkreślili, że decyzja ma charakter merytoryczny, że ślubowali wobec prezydenta służyć wiernie narodowi i stać na straży konstytucji. Jako sędziowie niezawiśli, podlegający w sprawowaniu urzędu jedynie konstytucji, nie godzą się na jej łamanie przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Z nami jest pan wiceminister sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcze. Witam serdecznie. Panie ministrze, sędzia Julia Przyłębska i pozostali sędziowie, którzy nie zgadzają się z tym, co robi prezes Rzepliński, który no, między innymi nie włącza trzech sędziów Trybunału, Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego, do wykonywania ich konstytucyjnych obowiązków jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zdecydowali się na taki krok. Sędzia Rzepliński mówił o 12-osobowym składzie. Później okazało się, że po południu Trybunał Konstytucyjny albo grono sędziów, teraz pytanie do pana ministra, jak na to patrzeć, zdecydował prezes, że będzie 5-osobowy skład rozpatrywał tę ustawę. Jak pan minister, jako minister sprawiedliwości, patrzy na to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? To już rzeczywiście, to można już nazwać tylko bardzo ostro, mianowicie chustą polityczną, ponieważ no, prezes Rzepliński uznał, że prawo w Polsce obowiązuje wszystkich, tylko nie jego. To znaczy, no tu tak naprawdę rozmawiamy o sprawach fundamentalnych, to znaczy, czy jeżeli parlament uchwali jakieś prawo, podpisze je prezydent, a już jeżeli nie ma konstytucji, to już w ogóle. Czy ona obowiązuje wszystkich obywateli? No to bądź pod oknem. Czy prawo obowiązuje wszystkich obywateli? Czy jest jakaś grupa ludzi, która jest jakby ponad prawem, która nie musi się stosować do, nie musi się stosować do prawa? To jest mniej więcej tak, że są pewni ludzie, którzy czują, że są, ponad prawem. I taką osobą jest pan sędzia Rzepliński, który no przecież zdemaskował się już dawno. To ja przypominam, że cała awantura o Trybunał Konstytucyjny rozpoczęła się właśnie od niego, ponieważ to on wraz ze współpracy z politykami Platformy Obywatelskiej postanowił, wymyślili sobie ci panowie, że stworzą, że w związku z tym, że Platforma i ich partie
będzie traciła władzę, wiele na to wskazuje, że będzie traciła władzę, zarządów Platformy wymyślili sobie, że stworzą trzecią izbę parlamentu o szczególnych uprawnieniach, która będzie w stanie blokować wszystko, co będzie uchwalała nowa władza. Czyli jakby oni i dlatego stworzyli niekonstytucyjną ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, od której wszystko się zaczęło i do dzisiaj trwa ten spór. Oni po prostu wyszli z założenia takiego, że bez względu na to, kto wygra wybory, będzie rządziła Platforma Obywatelska. I pan sędzia Rzepliński, ja przypominam, akurat, że nie chciał się przyznać do tego, że to on jest autorem tej, z innymi sędziami, że oni są autorami tej niekonstytucyjnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I dopiero sąd administracyjny musiał go zmusić do tego, żeby się przyznał, że to on jest autorem, bo było mu wstyd. I w ten sposób no, jakby się zdemaskował, plus w międzyczasie jeszcze wyszły maile, korespondencje pomiędzy sędziami w czasie prac, jeszcze jak Platforma rządziła, w czasie prac parlamentarnych nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i z tej korespondencji wychodziło, że jakby sędziowie mają pewność, że to co robią jest, że to co się dzieje w tej chwili w parlamencie jest niekonstytucyjne. I mimo to tak postępowali. Dlatego no, przykre jest to, ale no, niestety historia sędziego Rzeplińskiego jest taką historią, jak niestety wielu sędziów w Polsce, którzy jakby czują, że są ponad prawem, że tam inna władza, że inna władza nie ma dla nich znaczenia, że prawo nie ma dla nich znaczenia, ale tylko człowiek, który w ogóle nie ma dla nich znaczenia. Po raz pierwszy zdarzyło się to, co się zdarzyło i można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny także w tym wymiarze prawnym przestał być monolitem, przestał być postrzegany jako Trybunał Konstytucyjny, no bo część do sytuowania prawa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jak teraz mogłaby się zachować na przykład Zjawoczna Komisja Wenecka, która wydaje się również dzielić Trybunał na równych i równiejszych i do tej pory wydaje się, że także trzymała z tymi równiejszymi patrz z sędzią Rzeplińskim. No tak, bo ja chciałbym, żeby wszyscy słuchacze zrozumieli na naszych kolegach mechanizm, wszystkie ręce na pokład, żeby wszystkie możliwe ręce na pokład, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mógł zrealizować swojego programu, który obiecał ludziom. My obiecaliśmy ludziom w wyborach Polakom, że będzie zmiana w Polsce. Polacy powiedzieli, że chcą zmiany, poparli nasz program. I ci ludzie, którzy stworzyli trzecią Rzeczpospolitą, cała ta grupa, Platforma Nowoczesna, Unia Wolności, te grupy wymiaru sprawiedliwości, oni stworzyli sobie trzecią Rzeczpospolitą, czyli system, który stworzył dwie grupy ludzi, ludzi, którzy byli beneficjentami tego systemu, którzy mieli po prostu w ramach tej prywatyzacji tego wszystkiego, mieli, otrzymywali gigantyczny majątek, mieli po 3 baceny i po prostu jeszcze dziesiąty nieruchomości. I była druga grupa ludzi, która była wyrzucona kompletnie z transformacji i wylądowała na marginesie. I niestety w Polsce przez większą część III Rzeczpospolitej rządziła ta grupa, bez względu na to, jak ona się nazywała, że to była SLD, Platforma, Unia Wolności, SD, jakoś inaczej, czy Unia Wolności, jakoś inaczej, w każdym razie. No, to były te partie, które reprezentowały. 2 lata trzeba płacić. Która była beneficjentami Rzeczpospolitej. I za każdym razem, kiedy do głosu dochodzi druga grupa ludzi, zawsze za czasem rządu Olszewskiego, pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, chwilę i teraz, to wtedy się pojawiają głosy, że rządy niedemokratyczne, tylko dlatego, że pozostałą część społeczeństwa chcą przywrócić do normalnego życia, że chcą pokazać, że państwo też powinno znaleźć, że państwo powinno służyć też nim. I wtedy używa się tradycyjnie, czyli tak, tradycyjnie używa się różnych instytucji wymiaru sprawiedliwości, różnych instytucji europejskich, prawda, gdzie Donald Tusk ma bardzo duże wpływy, tak jak czy używa się jakichś komisji weneckich. Przecież proszę zobaczyć na te wszystkie absurdy. No, absurdem jest przecież to, że komisja wenecka, która jest organem Rady Europy, w której jest między innymi Turcja, nie zajmuje się Turcją, gdzie aresztowano wszystkie sędziów, a zajmuje się Polską, gdzie Polska jest dla nich problemem, gdzie wszystkie standardy demokratyczne są przestrzegane, marsze kodu są obraniane przez nasz rząd, są bardzo poważnie traktowane. To jest tak, że w Polsce demokracja
zawsze Polskę była kolektą wolności i demokracji, a szczególnie z jakiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie potrafimy jakby tego naprawdę pilnować. Mimo to instytucje europejskie koncentrują się na dlaczego? Dlatego, że mają z tym interes, bo nie podoba im się, że w Polsce jest rząd, który ma swoje zdanie, chce prowadzić polską politykę, a nie politykę na kolanach, gdzie ta jego robiła tylko formę, gdzie przyjmował się... Ale daj mi telefon, jak ja kurwa twoja mać, czy ty rozumiesz? Jak ja zadzwonię, może on innego numeru odbierze. Od Francuzów wszystkiego, co oni nam przedstawią. Dlaczego ty taki jesteś uparty? No i właśnie na tego używa się różnych instytucji. No to domów od razu, ale daj mi sobie zapisać. Dlatego, żeby realizować swoje interesy, żeby dalej może było nas innego, no bliżej on mnie zna i nie lubi, bo jak ktoś o tym, to wiadomo, to wszystko są naczynia powiązane, czyli ten Trybunał Konstytucyjny, Platforma Obywatelska, Donald Tusk, z Donaldem Tuskiem, te największe europejskie instytucje, to jest wszystko, oni wszyscy stworzyli jeden front, który ma na celu przywrócić stare. Jak któryś z przedstawicieli tego miejsca, bo tak fajnie nazwał, żeby w skrócie, żeby było jak było. O. A my chcemy, żeby nie było tak jak było, tylko żeby ci ludzie, którzy byli wykluczeni z III Rzeczpospolitej, żeby wreszcie poczuli, że to jest też ich państwo. Panie ministrze, a wczoraj ta grupa pięciu sędziów, która ostatecznie zajmowała się zapisami konstytucyjności ustawy z 22 lipca o zasadach wyłaniania prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To był Trybunał Konstytucyjny, czy to była grupa sędziów? To, co ta kwintesencja, to był wyrok, orzeczenie, przemyślenia, interpretacja, jakaś sentencja słowna tej grupy sędziów, czy też Trybunału Konstytucyjnego, no bo po raz pierwszy też chyba od dłuższego czasu zdarzyło się, że orzekli, że te zapisy są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Być może to jest też tak, że no ponieważ skład jest niekonstytucyjny, to orzekli o konstytucyjności. Znaczy, to jest, obawiam się, że postępuje się jakiś inny plan, który niektóre media już odkryły, który polega na tym, że po prostu zablokuje się drogę realizacji ustawy, którą uchwali parlament poprzez regulamin i będzie się udawało, że regulamin Trybunału Konstytucyjnego jest ważniejszy niż ustawa. Znaczy, jakby problem polega na tym, że już nie zrobiono to, co wczoraj zrobiono, mianowicie rozpatrywano sprawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, czyli sprawę, którą Trybunał może rozpatrywać tylko w pełnym składzie, nie może w innym składzie. To po prostu to jest po prostu zapisane w polskim prawie. A mimo to zrobiono, to znaczy, że już wszystko można. To znaczy, że żadne zasady nie obowiązują, żadne prawo nie obowiązuje i tak zachowuje się niestety pan. Kiedy będzie? Nie, dlatego, mnie to nie obchodzi. To... Jedną nadzieją jest to, żeby... Bo to jest ważne, to można napisać na e-mailu, czy list napisać, ale trzeba wiedzieć, gdzie, numer sprawy, cokolwiek. Budowywać demokratyczne instytucje państwa, ten Trybunał Konstytucyjny. On nie rozumie tego, że zaocznie, za plecami wydadzą wyrok, matka go będzie miała ściągnąć. To wyrok, czy państwo będą stali na stanowisku, że ta piątka sędziów, która orzekała, choć powinna orzekać się w pełnym składzie, no nie reprezentowała Trybunału Konstytucyjnego, że skład był niekonstytucyjny. Skład był niekonstytucyjny, dlatego w mojej ocenie nie można tego traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Tylko i wyłącznie jako kurczę polityczne. 690? Panie ministrze, to przejdźmy do drugiej sprawy, także bulwersującej, dotyczącej konkretnie Warszawy. Wczoraj Ministerstwo Skarbu opublikowało szokujący raport z wydatków warszawskiego ratusza na roszczenia reprywatyzacyjne. Hanna Gronkiewicz-Walcz gorączkowo zabiega o kolejne pieniądze z Państwowego Funduszu Reprezentacyjnego. Skarb Państwa mówi, że wobec kontroli, wobec potężnych nadużyć nie przekaże miastu kolejnych 200 milionów złotych. Proszę powiedzieć, jak ta sprawa też związana z reprywatyzacją warszawską skończy się dla miejskiego ratusza i dla Hanny Gronkiewicz-Walc, bo wygląda na to, że nie będą mieli pieniędzy do tego, żeby kolejne roszczenia reprywatyzacyjne
po prostu wykonywać roszczenia sądowe. Ratusz akurat ma bardzo dużo pieniędzy, tylko wydaje je warszawski, tylko wydaje je na jakieś dziwne rzeczy. Natomiast no, z całą pewnością, jak się skończy ta cała historia, no mam nadzieję, że skończy się tym, czego ludzie oczekują, mianowicie sprawiedliwością. No to cała jakby historia reprywatyzacji to jest historia taka, jakich historii nasi słuchacze znają praktycznie w każdym województwie. Mianowicie no, był jakiś dobrze prosperujący zakład, który zatrudniał wiele ludzi. Przyszli jakieś biznesmeni powiązani z władzą, zreprywatyzowali to, jakkolwiek to nazwać. Zakład upadł, setki ludzi wylądowało na bruku, rodziny straciły źródło dochodów, po drodze pełniły takie sądy, nie zauważyły tego jakieś prokuratury, no i jakiś cwaniak dorobił się na tym. I po prostu to jest podobna historia z reprywatyzacji w Warszawie, to znaczy tak, sędziowie brali tym udział, prokuratorzy nie widzieli i się okazuje, że za 50 zł od starszej pani jakiś cwaniak wykupił kamienicę wartą kilkanaście milionów złotych. No właśnie, tak działała Trzecia Rzeczpospolita, tak działają te wszystkie klany, te elity wymiaru sprawiedliwości powiązane z Platformą Obywatelską czy tam z innymi partiami. Dlatego my robimy tutaj twarde porządki, dlatego jesteśmy tak mocno atakowani. Tym atakowana jest Komisja Weryfikacyjna, która ma posprzątać ten bałagan. Resort Skarbu odrzucił prośbę prezydent Warszawy o pieniądze z funduszu reprywatyzacji. No, okazało się w wyniku tej kontroli, że ponad 26 milionów trafiało do skupujących roszczenia, w tym do Marzeny K., byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, do jej brata Roberta Nowaczyka, do Marka Mossakowskiego oraz jego bliskiej krewnej i do jego znajomych oraz do Janusza Piecyka. Tych znajomych, krewnych, no tu jest tak całe mnóstwo, że po prostu idzie się pogubić w tej plątaninie no, quasi-mafijnej chyba już. Tak, to absolutnie jest działalność quasi-mafijna, natomiast zwróćmy uwagę, że na przykład w tym procederze brał udział szef wszystkich adwokatów w Warszawie, tak? Czyli jakby tu mówimy o sytuacji, w której dość czytelne są powiązania elit politycznych Trzeciej Rzeczpospolitej z elitami wymiaru sprawiedliwości. To działa mniej więcej tak, w zasadzie takiej, że tutaj Ratusz Warszawski, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, coś tam zreprywatyzuje dla pana adwokata, jakiś dokument zgubi, czegoś nie zauważy, na jego czy ta rada adwokacka wyda jakieś oświadczenie krytykujące Prawo i Sprawiedliwość, a potem wszyscy razem spotykają się na marszach problem. To właśnie ten cierpią zwykli ludzie, którzy są wyrzucani z kamienicy do piwnic. To właśnie tak wygląda cała nasza Trzecia Rzeczpospolita. Dlatego przed nami dużo pracy, żeby rozliczyć winy i przywrócić Polskę Polakom. A co dalej, panie ministrze, z komisją weryfikacyjną w sprawie reprywatyzacji? No, mamy gotowy projekt ustawy. Wkrótce mam nadzieję, że będzie procedowany i komisja powstanie w przyszłym roku. Panie ministrze, tygodnik Sieci zamieszcza jeszcze ciekawy tekst Wojciecha Biedronia o tym, jak trzecia RP próbowała dopaść Mariusza Kamińskiego. Dzisiejszy minister, koordynator służb specjalnych miał być wyeliminowany z życia publicznego, zepchnięty na margines, skompromitowany. No tutaj pamiętamy także sędziego Łączewskiego. I co charakterystyczne, jak czytam w artykule, niemal wszyscy zamieszani w tamtą akcję kompromitacji i wykluczenia, czy zniszczenia wręcz Mariusza Kamińskiego, wtrącenia go do więzienia, sami są dziś ścigani, oskarżani o łapownictwo, wylatują ze swoich zawodów, są skompromitowani. No tutaj przykłady były też rzeszowskiej prokuratury apelacyjnej Zbigniew N., Elena H., przyjaciółka Zbigniewa N., stojąca później na czele rzeszowskiej prokuratury sędzia Wojciech Łączewski, sławetny w tle biznesmeni, łapówki polityczne, sygnały, by, jak to malowniczo ujął swego czasu Radosław Sikorski, dorżnąć w atakę. Dokładnie wygląda tak, jak ojciec opisał.
No to chodzi, tylko że mogą mieć rezerwy klucza, a ja na to zwrócę uwagę. Klucze, jak się czas kończy, to jest teraz sędzia, który był sędzią roku w Polsce. Jak się czas kończy, to oni będą mogli tam wejść najlepszym sędzią, a to wyróżnienie mógł wrócić tam sędziowie. Dlatego myślę, że wiele nie nadużyje, jeżeli powiem, że to jest taki charakterystyczny reprezentant tego środowiska, szczególnie tych elit sądowniczych. I to pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, to znaczy jak bardzo te elity wymiaru sprawiedliwości razem z elitami Rzeczypospolitej zawłaszczyły to państwo i jak bardzo chciało w nim rządzić, jak bardzo chciało wchodzić w inne kompetencje i po prostu powiem brutalnie i kolokwialnie załatwiać przez przyzwoitych i uczciwych ludzi, którzy chcieli przywrócić państwo obywatelom. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz pan wiceminister sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki, nasz gość. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże. Szczęść Boże. To już on teraz Zelecki nie wyjdzie. Jak on jest taki głupi, ten Zelecki, on nie wyjdzie, ten Zelecki. Proszę państwa, koleżanek Hanki Gronkiewicz nie brakuje. Wszystkim daj mieszkanie.